Sara Bana wawrzynek witam serdecznie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pani Katarzyna Kuska, ratownik medyczny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzień dobry, Pani Katarzyno. Witam cię, Saro, bardzo serdecznie, witam Państwa. Pod koniec czerwca razem z kolegami z Dąbrowy Tarnowskiej wywalczyliście drugie miejsce w podkarpackich mistrzostwach w ratownictwie medycznym. Konkurencja była dość spora, tym bardziej, że o pierwsze, do pierwszego miejsca zabrakło Wam zaledwie jednego punktu. Tak, te zawody były dla nas takim wyzwaniem i także możliwością ciągłego doskonalenia się w tym, co na co dzień robimy, no i też możliwością konkurencji z różnymi zespołami z całej Polski. Satysfakcja jest, nie ukrywam, ponieważ pokonaliśmy wiele zespołów, wiele dużych stacji. Przegraliśmy tylko jednym punktem z zespołem z Wrocławia, aczkolwiek uważam, że tutaj w tym. W tych zawodach nie ma, że są wygrani i przegrani. Była możliwość konkurencji z różnymi zespołami, sprawdzenia się w wielu ciekawych zadaniach, z którymi też na co dzień w życiu możemy się spotkać. Na pewno dla takiej mniejszej jednostki jest to duży sukces, bo te duże jednostki ratownictwa medycznego pochodzące z większych miast mają większe szanse, jeżeli chodzi o szkolenie, o samodoskonalenie swoich umiejętności. Dokładnie tak, no tutaj zespół z Dąbrowy Tarnowskiej, stacja licząca dwie karetki podstawowe. Jest to, jest to dla nas sukces i bardzo nas to cieszy, że ktoś w końcu o tej Dąbrowie Tarnowskiej usłyszał. I po pierwszym dniu tutaj tych naszych zmagań, w kuluarach było, padały takie, takie, takie pytania, co to, jest, kto to jest, co to są za ludzie, gdzie jest ta Dąbrowa Tarnowska, tak? to, za miasto? to za miasto, gdzie ono się znajduje. Także satysfakcja jest, nie ukrywam. W jakich konkurencjach przyszło Wam rywalizować podczas tych mistrzostw? Pierwsza konkurencja polegała na tym, że mieliśmy wezwanie do kobiety, która najprawdopodobniej urodziła dziecko. Na miejscu zostaliśmy kobietę, która właśnie urodziła. Naszym zadaniem było zabezpieczenie tego dzieciaczka, zbadanie go, prawidłowa opieka. Nad dzieciaczkiem takim świeżo urodzonym. Kobieta, całe, cał, cały problem był w tym, że tutaj kobieta była głucho niema i to trzeba było odkryć szybciutko, bo był problem z, konta z kontaktem z tą kobietą. Chorowała tak samo na cukrzycę, także Więc trzeba nie było tylko to, nie, nie tylko procedury, ale także i skuteczność. Tak, trzeba było porozumieć się z tą kobietą za pomocą języka migowego bądź w jakiś inny sposób. To zadanie poszło nam całkiem nieźle. Kolejną konkurencją. Konkurencją było zadanie w miejscu publicznym na takiej kładce, gdzie młody mężczyzna podczas spotkania z narzeczoną doznał ataku astmy. Całe zadanie komplikowało to podczas tego badania tego, tego poszkodowanego i, i udzielania mu tej pomocy. Nagle nasze zadanie zaburzyła grupka osób, którzy byli po spożyciu alkoholu. Miało to na celu rozbicie zespołu, czyli jedna osoba po prostu musiała się zająć tam tymi osobami, które przeszkadzały. I w tym momencie mężczyzna doznawał zatrzymania krążenia. Także trzeba było sobie w dwie osoby poradzić, przeprowadzić skutecznie resuscytację. Kolejnym zadaniem było zadanie na lotnisku, gdzie spadochroniarz, nie otworzyła mu się czasza spadochronu, i spadł z wysokości około 30 metrów. Na miejscu zastaliśmy osobę, która doznała urazu wielonarządowego, urazu czaszkowo-mózgowego, było złamanie miednicy, otwarte złamanie podudzia. Trzeba było w sposób fachowy zabezpieczyć tą osobę i szybciutko przekazać do centrum urazowego. Kolejnym zadaniem było zadanie, i to było takie najciekawsze zadanie, był atak terrorystyczny na szkołę. I tam mieliśmy możliwość współpracy z antyterrorystami. I tutaj było to zdarzenie o charakterze masowym, także tutaj wiele osób poszkodowanych. Trzeba było w obecności tych antyterrorystów w sposób bezpieczny szybciutko te osoby zlokalizować, striażować i, i jak najwięcej osób z tego zdarzenia uratować. Bardzo ciekawe doświadczenie, tym bardziej, że sceneria cała oddawała całą... Cały ogląd cały na sytuację. sytuację, tak. Ile mieliście czasu na to, aby każdą konkurencję wykonać? Każda Bo to też konkurencja jest ważne. trwała 10 minut, i w, tych ciągu, w ciągu tych 10 minut trzeba było całą procedurę naszego postępowania ratowniczego wdrożyć, ale to były też, trzeba było czynności manualne wykonywać tak, jak w rzeczywistości, także, także trzeba było się uwijać. Bardzo ciekawe doświadczenie, i naprawdę każdemu polecam. Też żeby sprawdzić tak, swoje umiejętności z, tak z naprawdę. To sprawdzenie swoich umiejętności, a także, także jest to ciągle po, poszerzanie swojej wiedzy. Tutaj w, w w, w tych wszystkich konkurencjach no, w życiu też możemy do takich zdarzeń pojechać, jeździmy i możemy też się z takimi zdarzeniami spotkać. Także nie zawsze na co dzień, bo jednak 70% naszych wyjazdów, to, to, to nie, nie jest to, co na zawodach, aczkolwiek jest szansa na to, żeby właśnie to, to ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności. Na co dzień praca zawodowa w pogotowiu ratunkowym rodzina? Znalazła pani czas na to, żeby się przygotować do mistrzostw. Jak wyglądały te przygotowania? A i przygotowania no, kosztowały no dużo czasu, energii, każdy nasz dyżur wspólnie właśnie spędzony pomiędzy wyjazdami, były fantomy, ćwiczenia, ćwiczenia, czytanie książek, doskonalenie swoich umiejętności praktycznych poprzez właśnie to, żeby jak najszybciej dane procedury w jak najkrótszym czasie wykonać dużo poświęcenia tutaj z tego miejsca pragnę też podziękować całemu motorowi tych wszystkich działań moim kolegom w ogóle Robertowi Żurawskiemu oraz Piotrkowi Zabiegale naprawdę było to fajne doświadczenie i bardzo fajnie się z tymi chłopakami pracuje Praca zespołowa wymaga także szczególnych umiejętności interpersonalnych, bo trzeba polegać na sobie, ale i też mieć zaufanie do osób, z którymi się pracuje. Dokładnie, i te zawody, i tutaj też zostało to zauważone tutaj w naszym zespole porozumiewanie się bez słów. Dokładnie przyjeżdżaliśmy na miejsce zdarzenia, każdy wiedział, co ma robić, każdy znał swoją działkę i po prostu było to porozumiewanie się bez, bez słów i działanie. Także naprawdę to też w pracy u, ułatwia bardzo dużo. Zajeżdżamy na miejsce zdarzenia, każdy wie co ma robić, gdzie jest jego miejsce i naprawdę fajnie się w takich zespołach pracuje. A przede wszystkim udało się awansować do zawodów ogólnopolskich. Tak, to też bardzo cieszy. Ogólnopolskie mistrzostwa będą miały miejsce we wrześniu w Olsztynie. Tak. Pani Katarzyna zajmuje się pani także szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy szczególnie wśród młodzieży i dzieci. Coraz częściej słyszymy w mediach, że to tak naprawdę dzieci i najmłodsi często udzielają tej pierwszej pomocy po dojeździe czy po dojściu na miejsce zdarzenia. Proszę nam powiedzieć na takich szkoleniach skupia się pani na tym, aby jakie wiadomości przede wszystkim przekazać tej młodzieży. Jest ich na pewno bardzo dużo, ale są takie podstawy, które chce pani, aby młodzież zapamiętała po takim szkoleniu. No podstawy, no na pewno Wśród dzieci zaczynamy od tego bezpieczeństwa, czyli, czyli po prostu, żeby, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Jeżeli są to dzieciaczki, wołać głośno o pomoc kogoś dorosłego. Podstawowe numery alarmowe, znajomość tych numerów, jak prawidłowo wezwać pogotowie, co trzeba powiedzieć, jeżeli dziecko znajdzie się w sytuacji, w której widzi osobę w stanie zagrożenia życia. Sam numer na pogotowie, co powinien powiedzieć adres miejsce zdarzenia, właśnie gdzie, gdzie, to gdzie to zdarzenie ma miejsce, w, jakiej, w jakim stanie jest osoba poszkodowana, czy, czy jest przytomna, nieprzytomna, czy oddycha, czy nie oddycha i też po prostu jak przeprowadzić tą resuscytację prawidłowo. Tak, Bo my że... często y, mamy tą wiedzę teoretyczną, ale kiedy przyjdzie stres i kiedy znajdujemy się w danej sytuacji, jest nam trudno tą wiedzę wykorzystać. Tak, najważniejsze jest opanowanie y, właśnie całej tej sytuacji i, i tego stresu. Ale bardzo dużo osób jednak działa tak z automatu. Jeżeli ktoś wie, co robić, jeżeli uczestniczy w szkoleniach z pierwszej pomocy, to on po prostu nie zastanawia się i robi. Jeżeli widzi człowieka nieprzytomnego, y, no wiadomo, trzeba podejść do niego, zapytać się, halo, słyszysz mnie, nie słyszysz, y, sprawdzić, udrożnić drogi oddechowe, sprawdzić, czy oddycha. Ocenić jego stan, szybciutko wezwać sobie pomoc, no i działać, po prostu działać, bo, bo tutaj w stanie zagrożenia życia, w stanie, kiedy osoba jest w zatrzymaniu krążenia, tutaj czas odgrywa bardzo istotną rolę. Cztery minuty, jeżeli nie podejmiemy czynności resuscytacyjnych, zaczyna umierać mózg. No i tutaj naprawdę często pogotowie nie przyjeżdża w cztery minuty. Trwa to znacznie dłużej. No wiadomo, w miastach krótszy czas dojazdu. Też nie zawsze te karetki są, bo nieraz są blokowane poprzez różne wyjazdy takie niekoniecznie do sta bezpośrednich stanów zagrożenia życia. Także tutaj też y, z apelem zwracam się do ludzi. Y, y, jednak y, stany bezpośrednie stany zagrożenia życia to, to jest powód wezwania pogotowia. Proszę nam powiedzieć, czy w swojej pracy spotyka się Pani ze znieczulicą, z osobami, które pomimo tego, że widzą ofiarę wypadku, czy osobę, której mm, konkretne dolegliwości dokuczają, nie reagujemy? Czy to się zmienia? Zauważam, że zmienia się, aczkolwiek dorośli boją się. Boją się czego, się czego się boją. Boją się, że zaszkodzą, boją się konsekwencji prawnych i bardzo często właśnie widać, że no, leży człowiek, no, pewnie jest pijany, masa osób przejdzie. Z, Często, nieraz znajdzie się osoba, która po, po podejdzie, spyta się: Halo, słyszysz mnie, nie słyszysz, oceni no i wezwie albo pogotowie, bądź, bądź w zależności od tego, jaki jest stan poszkodowanego, odpowiednie służby. Tak? Yy, dzieciaki robią to chętniej, zauważyłam i to też dzięki właśnie szkoleniom yy, od najmłodszych lat. I to przynosi efekt, naprawdę. Bardzo często, mi już w mojej pracy się zdarzyło niejednokrotnie, gdzie, gdzie młode osoby, gimnazjaliści, prowadzili tą resuscytację i w sposób prawidłowy dzięki temu dali szansę do przyjazdu pogotowia tym osobom. Także, Nawet także... jeżeli nie potrafimy też tej pomocy prawidłowo udzielić, to. Przede wszystkim powinniśmy wykonać chociażby ten telefon alarmowy. Dokładnie, sam telefon alarmowy, ale przede wszystkim ocena, ocena sytuacji i ocena poszkodowanego, bo teraz też zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś z drogi zadzwoni, leży człowiek, określi miejsce zdarzenia i odjeżdża. No żeby też nie było takich sytuacji, bo bardzo często my jako pogotowie przyjeżdżamy, szukamy poszkodowanego. Czasem, czasem zdarza się także, że go nie ma w miejscu zdarzenia, także to też nie powinno tak być. Jeżeli jak już widzimy osobę, która leży gdzieś przy drodze, zatrzymajmy się, oceńmy i zostańmy przy, przy poszkodowanym do momentu przyjazdu pogotowia. Tym bardziej, że to okres wakacyjny, czas kiedy przemieszczamy się, podróżujemy, odwiedzamy rodzinę, to okres też dla was wzmożonej pracy. większa liczba wypadków komunikacyjnych, ale i też zdarzenia nad wodą czy w trakcie wypoczynku. Dla was to ten okres, kiedy tej tak. pracy jest naprawdę sporo. Jest sporo, jest dużo wypadków, jest zwiększona liczba wypadków komunikacyjnych spowodowanych przede wszystkim przez to, że, że no, warunki na drodze, jeżeli są dobre, no to Osoby sobie pozwalają na więcej. Często też spowodowane jest to nadmiernym spożyciem alkoholu. Niestety i to się cały czas zdarza, że jednak osoby po spożyciu wsiadają na zakółko. Dużo wypadków z udziałem jednośladów: motocykliści, rowerzyści, dzieciaki, bardzo często dzieciaki bez kasku. I tutaj też przestrzegam rodziców, jednak prewencja i profilaktyka, bo. Dzieciaki zawsze powinny mieć, w ogóle wszyscy rowerzyści powinni mieć kaski na głowie, ale dzieci szczególnie, bo bardzo często właśnie zdarzają się wypadki z udziałem dzieci, gdzie dziecko nie ma kasku. Kask chroni mózg, tak? także, także chroni głowę. Zwraca na to szczególną uwagę zawsze. Plagą w tym roku jest także liczba utonięć nad polskimi akwenami wodnymi. Jak powinniśmy się zachować w przypadku, kiedy widzimy osobę, która tonie? Bo przede wszystkim chyba powinniśmy zachować spokój. Zachować spokój, głośno zawołać sobie o pomoc, kogoś do tej pomocy sobie zorganizować. Pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie, najważniejsze. Nigdy nie wskakujmy do wody za osobą, która, która się topi. tak. Powinniśmy w miarę możliwości, jeżeli da się tą pomoc udzielić z brzegu, rzucić jakąś linę, koło ratunkowe w ten sposób. Jeżeli nie, to złodzi. Kiedy już wyciągniemy osobę poszkodowaną, udrożnić jej drogi oddechowe, wykonać wdechy, oddechy ratownicze i w zależności od tego, jak, jak dalej sytuacja wygląda, rozpoczynamy resusytację. bądź jeżeli osoba oddycha, no to, no to nie. Pani Katarzyno, praca zawodowa pochłania na pewno sporo czasu, doskonalenie swoich umiejętności, ale i także życie rodzinne. Z drugiej strony praca pod presją czasu, ogromna odpowiedzialność. A za co najbardziej kocha Pani swoją pracę? Za co kocham? No jest to jakaś chęć niesienia pomocy innym ludziom, jest to na pewno pasja, bo bez tego pewnie nie pracowałabym w tym zawodzie, także lubię to po prostu robić. Ale też ta praca wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym dla każdego, który ją wykonuje. Dokładnie tak, jest dużo stresu, i... ale staram się sobie z tym jakoś radzić. Myślę, że jakbym sobie nie radziła, to bym nie pracowała. Zatem życzymy dalszej motywacji do pracy, wszystkiego dobrego i oczywiście złotego medalu na Mistrzostwach Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. za rozmowę. Dziękuję. A Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu.